It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out. Siemka, także witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jest to dosyć nietypowy i ważny dla mnie filmik, ponieważ jest o książce, z którą jestem w pewien sposób związana. I nie, to nie jest clickbait, jestem na okładce książki. Mowa tutaj o książce The Perfect Game, rozgrywka Jen Sterling. Jest to książka, która jest pod moim patronatem i do której miałam okazję napisać mojego pierwszego blerba. I z tyłu na okładce znajdziecie jedną sentencję, którą ja napisałam, a w środku znajdziecie pełnego blerba oraz z drugiej strony znajdziecie moje logo, moje i oczywiście paru innych dziewczyn, tak samo blerby. Także jeżeli jesteście zainteresowani, o czym jest ta książka, no i jeżeli chcecie wygrać egzemplarz tej książki, ponieważ mam parę do rozdania, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Cassie mieszka wraz ze swoją przyjaciółką Melissą i środowisko tego akurat koledżu jest dla niej dosyć nowe, ponieważ przez 2 lata wcześniej uczęszczała do koledżu przygotowującego do studiów w swoim rodzinnym mieście, teraz natomiast przeprowadziła się do Kalifornii i tutaj już studiuje. Na samym początku książki mamy opisane, kiedy to Melissa i Cassie wybierają się na imprezę, ale nie byle jaką imprezę, bo jest to impreza, na której jest Jack. Jack, gwiazdor koledżu, bejsbolista, bardzo dobry swoją drogą w tym, co robi. Kiedy widzi nową twarz na tej imprezie, no to postanawia zainteresować się Cassie. Jednakże ona ma od razu zakaz od Melissy, gdyż Jack to jest typowy, typowy playboy. Nie jest z żadną dziewczyną na stałe, nie szuka stałego związku i miłości, a raczej przygód. I no, Cassie raczej nie gustuje w takich chłopakach, więc on jest uosobieniem wszystkiego, czego Cassie nienawidzi po prostu w facetach. Tak ma trochę przerobane, bo Jack postanawia się nią na dobre zainteresować, no i cały czas chodzi za nią, żeby ta się z nim umówiła. Cassie jest twarda, nie daje się po prostu uwieść, natomiast któregoś razu Jack mówi: umów się ze mną na randkę, nie będzie ci się podobało, zniknę z twojego życia. Więc Cassie, mając już po prostu go dość, tym bardziej, że przezywał ją cały czas kicią, czego ona i bardzo nie lubi i swoją drogą mnie też to trochę wkurzało na samym początku, no po prostu stwierdziła, że dobra, pójdę sobie na tę randkę, ale później dasz mi spokój. No i okej, poszli na tą randkę, jednak w życiu bywa różnie, nie zawsze jest tak, jak coś planowaliśmy, więc oczywiście ta randka potoczyła się trochę inaczej niż Cassie chciała, no i jednak Jack jej tego spokoju nie dał. I nie chcę Wam tutaj więcej zdradzać, jak się wszystko potoczy, dlatego książkę musicie koniecznie przeczytać. Natomiast jeżeli chodzi o bohaterów, Cassie, jest to dosyć przeciętna bohaterka, twarda, zadziorna, uparta, ale też niezwykle utalentowana, ponieważ jej pasją jest fotografia, uwielbia robić zdjęcia, to jest coś, co po prostu mogłaby robić 24/7 i praktycznie nie rozstaje się ze swoim aparatem. Jack natomiast jest to, tak jak Wam już wspomniałam, bejsbolista, no niezwykle uzdolniony i trochę też taki zadziorny, ale bardzo, bardzo zdystansowany. Obydwoje mieli bardzo trudną przeszłość, no Cassie może trochę mniej, ale Jack szczególnie, nie chcę tutaj za bardzo opowiadać i nie chcę wnikać w szczegóły. Natomiast ta ich przeszłość powoduje, że oni obydwoje są zdystansowani. Powiem Wam, że na samym początku Jack mnie strasznie, ale to strasznie wkurzał. Bardzo nie lubię, kiedy ktoś posiada takie cechy jak Jack, a szczególnie kiedy jest aż za pewny siebie, więc ten bohater mnie na początku irytował, jednak z każdą stroną, z każdym rozdziałem coraz bardziej zaczynałam lubić po prostu tego bohatera. Cassie natomiast jest dla mnie dosyć przeciętną bohaterką, więc naturalnie nie miałam jej nic po prostu do zarzucenia. W tej książce oprócz wątku miłosnego jest bardzo ważny też wątek pasji, ponieważ obydwoje bohaterowie mają swoje pasje, bez których po prostu nie mogą żyć. U Jacka jest to baseball, u Cassie jest to fotografia. Bardzo fajnie jest tutaj ukazany ten związek od strony jakby też pasji, że można jednak mimo wszystko, mając dwie odrębne różne pasje, różniące się bardzo od siebie, można je połączyć i wpleść w ten związek i spełniać się w tym, co się robi. Jest fajnie też tutaj pokazany wątek kariery Jacka, ponieważ on staje się coraz lepszy, osiąga sukcesy, więc bardzo fajnie jest tutaj pokazany też właśnie ten związek od tej strony. Od strony, jak to jest być z kimś, kogo kariera po prostu się rozwija i rozwija.
Jeżeli chodzi o narrację, to jest tutaj akurat moja ulubiona narracja, czyli pierwszoosobowa narracja, dzięki której ja mogę poznać uczucia jednego i drugiego bohatera, ponieważ część rozdziałów jest z perspektywy Jacka, a część z perspektywy Cassie, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Jeżeli chodzi o całokształt książki, to jak to w większości powieści New Adult, jest trochę przewidywalna, trochę schematyczna, ale słuchajcie, ta książka ma coś takiego w sobie, że ja po prostu przeczytam ją w parę godzin. Nie mogłam się totalnie oderwać, mimo tego, że niektóre zachowania bohaterów mogłam przewidzieć i były dosyć schematyczne, jednak mimo wszystko, słuchajcie, naprawdę nie mogłam się oderwać. Zamiast uczyć się na historię, po prostu czytałam tę książkę i chciałam dalej, dalej, dalej poznawać losy bohaterów. Jest to idealna powieść na lat. Jest to idealna powieść na jesień, żeby usiąść pod kocem, zaparzyć sobie kubek gorącej herbaty i bardzo miło spędzić wieczór, więc jest to lekka, niezobowiązująca lektura, która na pewno umili Wam wieczór. Jeżeli zainteresowała Was ta książka po moim krótkim, ale mam nadzieję treściwym, interesującym opisie, to mam dla Was aż 5 egzemplarzy jej do wygrania. Zasady rozdania są proste, banalne, w zasadzie to tylko 3 i najprostsze, jakie po prostu mogły być. Pierwsza to musicie być subskrybentami mojego kanału. Druga to musicie napisać komentarz, w którym u góry będzie zawarte zdanie "biorę udział w rozdaniu" oraz pod spodem będzie napisany Wasz e-mail, ponieważ to właśnie drogą mailową będę się kontaktowała z 5 osobami, które wygrają tę książkę w moim rozdaniu. Więc wszystkie dokładne zasady, data trwania, rozdania, wszystko po prostu, najważniejsze informacje znajdziecie oczywiście w opisie. A ja chciałam Wam jeszcze wspomnieć, że książka ma dzisiaj swoją premierę, więc możecie już ją zamawiać, lecieć do Empiku i kupować tę książkę, bo myślę, że naprawdę warto, jest to niezwykle przyjemna lektura na jesienny wieczór. Chciałam jeszcze bardzo, ale to bardzo podziękować wydawnictwu SQN za możliwość napisania swojego pierwszego blurba i w ogóle za spełnienie mojego marzenia. Bo jeżeli powiedzielibyście mi jeszcze pół roku temu, że kiedykolwiek mój blurb i moje logo znajdzie się na książce, to nigdy bym Wam nie uwierzyła. Więc jeszcze raz wydawnictwu SQN bardzo, bardzo dziękuję. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!